Witam w kolejnej odsłonie. Jak widać, mam uruchomiony symulator Flight Gear. Także dzisiaj będzie o Flight Gear, tym że nie będziemy dzisiaj latać, a będziemy bardziej się zagłębiać we Flight Geara, w jego czeluścia, co tam sobie pod spodem kryje. Jako że tutaj launcher tego Flight Geara, czy też opcje konfiguracji tego symulatora, no nie są jakby pełne, tak? Sam Flight Gear daje nam dużo więcej możliwości konfiguracji, jeżeli wiemy, jak konfigurować jego pliki XML. I tutaj na przykład trochę takim minusem jest może, że nie można sobie łatwo konfigurować na przykład wyświetlania symulatora na wielu monitorach. Da się to oczywiście zrobić, ale tu właśnie trzeba poszperać w plikach XML, w plikach konfiguracyjnych tego symulatora. I to właśnie dzisiaj będziemy robili. I na koniec jeszcze też mały bonusik pokażę, jak na przykład zmienić GUI. Ale tak, zanim zaczniemy cokolwiek robić, może najpierw w ogóle jakiś wstępik, jak w ogóle ta konfiguracja w Flight Gear działa. Na początek, jak wejdziemy sobie do katalogu, gdzie jest Flight Gear zainstalowany, u mnie na Linuxie jest to User Share Games Flight Gear katalog. Na Windowsie będzie to gdzieś na przykład program Files Flight Gear Data. I w tych katalogach jest pliczek Defaults XML. I tak samo na Linuxie jest Defaults XML. I to jest właśnie taka domyślna konfiguracja całego Flight Geara. Czyli jeżeli Flight Gear startuje po raz pierwszy, to cała konfiguracja jest właśnie wczytywana z tego pliku. I tu zobaczmy, to jest olbrzymie, tak? Tego jest 1422 linie. No i w sumie moglibyśmy tu sobie coś zmieniać i jakby zmieniać wtedy konfigurację, jakieś przeróżne opcje tego symulatora. Tu oczywiście też trzeba wiedzieć, co zmieniać, ale tak, dla tych może, co nie są obyci z XML-em, tak, tutaj plik jest, no to jest dosyć proste, jest to język znaczników, inaczej mówiąc. Polega to właśnie na wprowadzaniu takich tutaj tagów, ale od początku tutaj właśnie każdy XML musi rozpoczynać się takim znacznikiem, że tak jak mówimy, że to jest dokument XML w jakiejś tam wersji, na przykład 1.0. Tutaj na przykład mamy komentarz. W ten sposób rozpoczynamy komentarz, a w ten sposób mówimy, że tu jest koniec komentarza. I program, który będzie to przetwarzał, tego XML-a, tak, on będzie już wiedział, że to jest komentarz i to ma odrzucić. Czyli to jest tylko jakiś tekst dla nas ludzi, żebyśmy wiedzieli na przykład, co robimy i dlaczego. Tak, i dalej mamy jakieś tagi. Tagi wiemy, że to są tagi, bo zaczynają się właśnie od takiego ostrego wcięcia. I tak samo się kończą. I mamy też tagi zamykające, tak? To jest na przykład tag otwierający, a tu jest tag zamykający o takiej samej nazwie, z tym, że mamy tutaj slasha, tak? Przy tym drugim zamykającym. No i co jeszcze? Poza tym każdy tag może mieć atrybut jakiś, to jest na przykład atrybut o nazwie type i atrybut ma jakąś wartość, tak? Na przykład, że type równa się i podajemy zawsze w cudzysłowie jakąś wartość, na przykład int. No i poza tym sam tag też ma wartość, tu na przykład wartością dla session jest 0 i tak dalej. No i tu możemy zobaczyć, że tutaj twórcy FlightG przyjęli pewną właśnie strukturę, której trzeba się trzymać, że na przykład każdy taki XML zaczyna się od property list i tak samo oczywiście jest tag zamykający property list, tak jak widzimy, jak to sobie zwinąłem, to widać, że wszystko, co jest tu napisane, zawiera się tak naprawdę w tym tagu property list. Dalej mamy na przykład kolejne tagi, tak, to jest struktura zagnieżdżona, czyli w property list mamy na przykład tag sim, tak, i to też jak zwinę, to widzimy, że tu się też kończy tag sim, później rozpoczyna się kolejny tag accelerations, później kolejny devices, position i tak dalej, jak to sobie wszystko zwinę, nie wiem, czy mi się to uda, dobra, dużo tego nie będę robił, tak, to widzimy, że na przykład w property list jest mnóstwo innych tagów, te z kolei, jak rozwiniemy sim, zawierają kolejne tagi i tak dalej, no aż w końcu dochodzimy do jakichś tam na przykład wartości, tak, tu na przykład mamy, że symulator może startować w rozdzielczości 1024768 pikseli domyślnie, tak, startup size x size y size,
No i na przykład możemy to sobie zmienić, tak, te wartości i powiedzieć, że ma być inna rozdzielczość. No ale tutaj sami twórcy też Flybira nie polecają zmiany default XML, bo to jest, no, to jest po prostu plik domyślny, warto go sobie zachować, te ustawienia, konfiguracje takie jak tutaj twórcy FlightGeara nam podali. Oczywiście jeżeli się uprzemy, możemy to zmieniać, tutaj wtedy no, warto zrobić sobie kopię tego pliku po prostu i tak chociażby w tej samej lokalizacji, tak żebyśmy mogli później łatwo przywrócić ten plik, gdybyśmy coś napsuli. Ale jest jeszcze drugi plik konfiguracyjny i on z kolei to jest plik autosave XML i on jest zlokalizowany w katalogu użytkownika. Tu w moim przypadku jest to katalog właśnie home, nazwa mojego użytkownika.fgfs. Tak i na Windowsie jest to oczywiście katalog tam users, nazwa użytkownika, appdata, roaming i flightgear.org. I tu też jest pliczek autosave. I to jest bardzo podobny plik, oczywiście z konfiguracją tak samo, też właśnie jest podobna struktura, mamy property list, na przykład sim i tak dalej, z tym, że jak widać on jest mniejszy, on już nie zawiera tylu linijek, tak, jest tylko 454 linijki, tamte miał 1000 tam coś, a to chodzi o to, że właśnie symulator jak startuje, później go zamykamy, to wszystko, co żeśmy pozmieniali tam w menu, jakieś opcje renderowania czy cokolwiek innego, to to wszystko jest zapisywane tutaj do pliku autosy. Ponieważ my coś zmieniliśmy, to FlightGear nie modyfikuje głównego pliku defaults, bo to ma zostać niezmienione, tylko nasze zmiany zostają zapisane w autosave. No i tutaj możemy sobie pomyśleć, że skoro chcemy coś zmieniać, to może najlepiej by było to zrobić w pliku autosave. No ale niestety to też jest zły pomysł, dlatego że jeżeli coś tu zmienimy, uruchomimy symulator, to ok, nasze zmiany zostaną wprowadzone, ale jeżeli zamkniemy symulator, to on znowu nadpisze cały plik autosave swoją domyślną konfiguracją, która jest tylko dostępna tam z menu, z tych okien dostępnych z menu. No i po prostu nasze zmiany zostaną utracone i musielibyśmy je przy każdym starcie symulatora na nowo je wprowadzać, co oczywiście jest udręką. Dlatego jest do tego najlepsze inne rozwiązanie, trzeba po prostu stworzyć własny nowy plik konfiguracyjny. I tam wtedy możemy zawrzeć tylko te zmiany, które chcemy wprowadzić, które chcemy jakby nadpisać na stałe, że FlightGear ma zawsze z nich korzystać i ma nigdy ich nie nadpisywać. I ja właśnie stworzę sobie na przykład nowy pliczek, nazwę go config XML. Ok, otwórzmy go sobie. No i tutaj w zasadzie musimy rozpocząć pisanie podobnie jak to wygląda w tych innych plikach konfiguracyjnych, że mamy property list, mamy sim, teraz zamykamy sim i zamykamy, to sobie skopiuję, property list. Ok, no i w tej chwili jeszcze nic nie podałem, ale teraz na przykład pokażę, jak można sobie zmienić widoki w tym symulatorze. Zrobimy coś takiego, że no ja teraz pokazuję to wszystko na jednym ekranie, więc będę dalej pokazywał wszystko na jednym ekranie, ale to jest dużo bardziej przydatne, jeżeli mamy wiele ekranów. Wtedy możemy sobie na każdym ekranie ustawić różne widoki albo połączyć wszystkie ekrany w jeden wielki widok, ale to też zaraz powiem później o tym, bo mamy to też pokazane w dokumentacji FlightGeara. Ale ja zrobię coś takiego, że na jednym tutaj tym ekranie, co mam, podzielę widok symulatora na pół i będziemy mieli po prostu dwa widoki na jednym ekranie. Ja tutaj sobie już przygotowałem całą tą konfigurację, więc to sobie może po prostu skopiuję. Będzie szybciej i prościej i mniej więcej wam omówię, o co tutaj chodzi. Tak jak mówiłem wcześniej, zaczynamy od property list, dalej mamy sim rendering. I to, co trzeba, co ja już dodałem, to znajduje się właśnie w sim rendering i to jest ten tag camera group. Tak, czyli wszystko, co napiszę, będzie się zawierało w tym tagu tam camera group. Właśnie innym rozwiązaniem było nadpisanie defaults, tylko tutaj musielibyśmy znaleźć sobie rendering, ten sam tag. O, tutaj jest. Tak, jeżeli skopiowałbym sobie to wszystko, jak tą całą kamerę group, tak, to mogę też sobie to wkleić po prostu tutaj. O. I zapisać te zmiany.
i wtedy też by działało, tak? Bo wtedy za każdym razem, jakby startował Flight Gear, to najpierw sczytywałby konfigurację z defaults XML, później dodawałby konfigurację z autosave'a i nadpisywał to, co się zmieniło, tak? I wtedy to by się wczytało do symulatora, więc też by działało. A później wszelkie inne zmiany zapisywałyby się tylko do autosave'a, więc nasz default by się nie zmieniał. No ale jak mówię, to jest niedobre rozwiązanie, że zmieniamy defaulta. Poza tym naprawdę ciężko byłoby tutaj szukać naszych zmian i w ogóle... Dobra, nie muszę tego zapisywać. Tak i no ciężko było tu w ogóle operować na tak dużym pliku i cokolwiek tu szukać, gdzie coś zmienialiśmy. A tak w config w naszym pliku dodajemy tylko te zmiany, które chcemy mieć. Nie musimy mieć całości, tak? Bo tylko dodajemy pewne elementy, nie zamieniamy wszystkiego. To jest wręcz wskazane, żeby też działał autosave, że jak coś zmienimy na przykład w renderowaniu, w konfiguracji tam z menu, to się zapisze do autosave'a, ale też nie zmieni się nasz pliczek tutaj, co my zmieniamy. No i tak, o co tutaj chodzi, jeżeli chodzi o właśnie ustawienie różnych widoków i kamer, czy na przykład wsparcia wielu ekranów. Tak jak mówiłem, zapiszemy sobie camera group, tak i tak, i dalej na przykład określamy sobie window. Tutaj window możemy traktować jako na przykład osobny ekran, ale jeżeli na przykład chcemy, żeby Flight Gear działał w taki sposób, żeby na dwóch monitorach współdzielił ekran, jeden wielki, duży, to też może być jeden window, tylko wtedy musimy podać rozdzielczość tych jakby dwóch ekranów, tak, a nie jednego. No ja mam na przykład jeden ekran, więc zrobiłem sobie jeden window. Nazwałem go sobie jakoś, na przykład laptop, bo jestem na laptopie teraz. Tu mam coś takiego jak hostname, ale to przeważnie stawiamy puste. I podajemy sobie na przykład numerację, że to jest display 0 i screen 0. Gdybym stworzył sobie drugi taki window, na przykład skopiował to i wstawił taki drugi i nazwał go sobie jakoś tam inaczej, na przykład podpiął monitor zewnętrzny, mógłbym tu sobie nazwać wtedy 1, tak, że to jest kolejny screen, tak, czyli numeracja od 0. No i tu oczywiście podajemy rozdzielczości naszych ekranów. Jeżeli chcemy, żeby to pracowało na osobnych ekranach, to wtedy podajemy dokładne rozdzielczości, jakie ma każdy monitor osobno. A jeżeli chcemy zrobić jedną wielką płachtę, tak żeby ten ekran był współdzielony na dwóch, tak, połączony na dwóch monitorach, to wtedy podajemy na przykład jedną wielką połączoną rozdzielczość w jednym window. No ja teraz podałem sobie dokładnie rozdzielczość, jaką ma mój laptop, tak, czyli 1920x1080 pikseli. Dalej mamy tag decoration z flagą false, czyli wyłączony. Odwrotność to było true. I tutaj po prostu mówimy, że nie chcemy żadnych dekoracji okien. Dekoracji, czyli pewnie jakichś tutaj takich belek, jakichś tutaj pasków czy przycisków, więc tak, okno bez żadnych dekoracji. I co zrobiłem dalej? To dodałem sobie dwie kamery, tak? Tu mamy, może to sobie zwinę, mamy jedną kamerę, tak? Mamy dwie kamery, jedna kamera i druga kamera. Czyli mamy jakby w obrębie tego window ustawiłem dwie kamery. Także podzieliłem to window dwoma kamerami na pół, tak? Mamy jedną kamerę po lewej stronie, to jest ta pierwsza, i po prawej stronie druga kamera. I tak, najpierw podałem, że ta kamera dotyczy się okna o nazwie laptop, tak? Czyli ma być przypisana do tego okna laptop. I tak samo druga kamera też ma być przypisana do tego okna laptop, to samo. Ale różnica polega na tutaj we viewport. Najpierw podajemy pozycję, gdzie okno się rozpoczyna. Współrzędne ekranu X i Y. To jest bodajże, jak pamiętam, tutaj dolny lewy róg ekranu 00, pozycja 00. No i podajemy, jak szerokie będzie pierwsze okno, a to jest dokładnie 960, to jest dokładnie połówka mojej całej szerokości ekranu, czyli 960 będzie tak do połowy i wysokość, tak, całkowita wysokość ekranu, czyli zajmie mi to całą tutaj lewą stronę, całą lewą połówkę ekranu. Z kolei w drugim widoku, wysokość i szerokość ekranu jest dokładnie taka sama, czyli też połówka 960, ale żeby to się pokazało na drugiej stronie połówki, to musimy przesunąć się X-em w prawo, też o właśnie pół ekranu, czyli 960 pikseli. No myślę, że prosta sprawa, tak? Kolejny tutaj tag mamy view. We view możemy zdefiniować pozycję kamery, jak i obroty kamery.
Tutaj w zasadzie mam, wszystko jest na 0, czyli jest jakby w pozycji takiej domyślnej. To nawet tak, obrót kamery mam na 0, ale tu sobie dałem, żeby to sobie zmienić później. To jest tak, heading w stopniach, to jest jakby, tak podajemy tu ilość stopni, to jest jakby obrót kamery po osi Y, tej pionowej, czyli tak jakbyśmy ruszali głową lewo-prawo, tak? No oczywiście są jeszcze inne parametry. Jakie one to są, to może to zaraz pokażę też w dokumentacji, gdzie tego szukać. Tutaj podobnie we view też to jest to samo. Tutaj zakomentowałem sobie jeszcze pozycję Z, którą sobie później włączę i zobaczycie efekt. Mamy jeszcze kolejny, tak, perspective, tak, czyli perspektywę i tutaj to podałem ze względu na aspect ratio, bo tutaj, żeby prawidłowo się renderowało, no żeby jakby obraz prawidłowo się renderował w takim zwężonym okienku, żeby ta grafika nie była zwężona, to podajemy właśnie aspect ratio i to jest po prostu szerokość ekranu podzielona na wysokość ekranu, czyli dało mi to w moim przypadku tam 0,88889 i to po prostu trzeba sobie tutaj wkleić. Pamiętajmy, że jakby dziesiętne podajemy kropką, a nie przecinkiem. Tutaj jeszcze podajemy takie płaszczyzny dla kamery, płaszczyznę obcinania, bliską płaszczyznę obcinania i daleką płaszczyznę obcinania. Tutaj jeżeli, nie wiem czy ktoś programował w OpenGL z Was, ale jeżeli programowaliście grafikę jak OpenGL, to już wiecie o co chodzi, ale jeżeli nie wiecie, to po prostu chodzi o to, że podajemy taką płaszczyznę, przednią płaszczyznę, tą bliską. Ona jest bardzo blisko kamery, jako 0,1. Czyli coś, co jest za nami, zostanie obcięte i far jakby odległą płaszczyznę i to jest podawane w metrach, te jednostki, czyli tu jest 120 km, czyli kamera rysuje coś od 0,1 metra do 120 km, coś, co jest poza tą odległością, czyli dalej niż 120 km, zostanie jakby obcięte, nie będzie już renderowane. Także to są takie parametry. No i tak to wygląda. Mamy te dwie kamery. Tu jeszcze sobie można podać GUI i możemy powiedzieć, dla jakiego okna ma się te GUI wyświetlać. Ja podałem, że to będzie okno o nazwie laptop. No tak, czyli to moje tutaj okno. Jakbyśmy mieli dwa okna, to oczywiście moglibyśmy wtedy sobie wybrać, w którym oknie ma się pojawić na przykład to menu górne i w ogóle całe GUI, gdzie ma się rysować. Tak, także tak to wygląda. I jeszcze właśnie, tak jak mówiłem, pytanie, a skąd mam wiedzieć, że tu takie rzeczy trzeba wpisywać, tak? Gdzie znaleźć jakby dokumentację do tego? Jak sobie wejdziemy do katalogu, gdzie jest Flight Gear zainstalowany, to mamy tu katalog Docs. Tak samo jest oczywiście na Windowsie. Tutaj w naszej lokalizacji program Files Flight Gear Data. Mamy też katalog Docs. OK. I w tych Docsach mamy przeróżne pliki README. I to są właśnie, tutaj mamy podane przeróżne konfiguracje do różnych rzeczy, tak? Na przykład do add-ons, checklist i tak dalej. I tu na przykład możemy sobie odszukać, jeżeli chodzi o tak ekrany, mamy multiscreen. Ja to sobie też tu otworzę w tym notepadzie. I tu mamy właśnie opisane te nasze tagi, które możemy użyć, tworząc na przykład tutaj te wiele ekranów dla wielu monitorów. Tak, czyli mamy, że kamera group, że jest window, że z kolei windows ma name, tak, tu widzimy, że to jest zagnieżdżane, więc widać jaka to jest struktura. Tak, że mamy name, później mamy ten host name, mamy display screen, pozycję i wysokość, szerokość i tak dalej. No i tu cała ta konfiguracja jest też opisana. Oczywiście jest to po angielsku, tutaj angielski no trzeba znać, żeby to też wszystko zrozumieć. I tu mamy, co jest fajne, mamy dwa takie konkretne przykłady, jakbyśmy już chcieli sobie skonfigurować rzeczywiście tego Flight Geara na osobnych monitorach. Ja tutaj robię taką trochę atrapę, ale tak, żeby pokazać, że można coś tutaj wykombinować. Ja może skopiuję pierwszy przykład, żebyście też zobaczyli. I, o,
jak to wygląda w tych znacznikach XML-owych bardziej. Język XML. Tak, pierwszy przykład pokazuje coś takiego, że mamy trzy zewnętrzne monitory osobne i chcemy na tych trzech monitorach wyświetlić jeden wielki obraz, tak, jako całość. Tu można powiedzieć, że jeden monitor ma rozdzielczość 1280x1024 i każdy ma taką samą rozdzielczość. Więc na początek, tak, mamy ten kamera group. To też pokażemy, że wszystko się zawiera w kamera group. Na początek mamy window. Ok, może też tu zobaczmy całą strukturę, jak fajnie jest zrobiona. Tak, mamy kamera group, mamy window. I to jest jedno wielkie okno zawierające te trzy monitory. Dlatego tutaj rozdzielczość jest podana jakby trzy razy szerokość tych trzech monitorów. I z kolei poszczególna kamera no jakby dzieli ten widok na trzy części. Tak, i to też widzimy poprzez viewport. Możemy to zobaczyć. Ta pierwsza kamera to jest lewy monitor. I mamy viewport rozprzestrzeniający się od zera, pozycji zera, przy, no najważniejsze będzie X, tak? I podajemy szerokość pierwszego ekranu 1280. Wysokość zostaje taka sama jak tu w window, tak? To samo 1024 zawsze. Ale to 1280 to jest 1/3 z 3840. Tak, tu mam jeszcze inne parametry, które na razie pominę i mamy kolejną kamerę, czyli to jest drugi monitor, środkowy. Tak, też mamy odwołanie do tego tutaj window wide. Tak samo tutaj kamera, każda kamera tutaj się odwołuje do tego window wide, bo ona dzieli ten jeden duży window na trzy części. I tu mamy tak też viewport już przesunięty o 1280, czyli o pierwszy monitor. No i szerokość i wysokość taka sama. I trzecia kamera. Tu już jest przesunięta tak dwa razy o 1200. Tak, czyli 1280 razy 2 to jest to 2560. Tak, czyli to jest przesunięte dwa razy, żeby trzecia kamera zaczynała się rysować dalej i też ma szerokość 1280. No i tu mamy inne opcje. Właśnie ustawienie też wszystko tak patrzy na wprost. Mamy GUI na przykład też przypisane do window, tego jednego window wide. I mamy też drugi przykład. Też mamy trzy monitory, ale jest z kolei inny. Tutaj każdy monitor wyświetla osobny widok jakby, tak? To nie jest połączony jeden wielki widok na trzech monitorach, tylko każdy monitor wyświetla jakby osobny widok. Tu zobaczmy całą strukturę, tak? Wszystko jest też w kamera group. Tu z kolei mamy kamera, 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 no i GUI. Tak, czyli mamy trzy kamery, trzy osobne kamery, w których jest window, okno i dla każdej tej kamery jest, tak, tu już widzimy, jest osobny window. I trzecia kamera. Tak, czyli mamy osobne window dla każdej kamery. Mamy tutaj mamy tutaj mamy pokazany obrót, tak? Pierwsza kamera to jest lewa kamera i pokazuje, znaczy lewy monitor. I tu mamy obrócenie głowy tak mniej więcej o 45 stopni w lewo. Środkowa kamera, czyli środkowy monitor, patrzy na wprost i prawy monitor, tak, ma obróconą głowę z minusem na prawo. Czyli mamy tutaj trzy monitory, gdzie tak środkowy pokazuje, co się dzieje na wprost, lewy monitor ma głowę tak jakby obróconą w lewo, prawy monitor ma głowę obróconą w prawo. No i takie mamy tutaj konkretne przykłady, które w zasadzie moglibyśmy, jeżeli mamy trzy monitory albo z lekką modyfikacją, moglibyśmy sobie przekleić też do naszego pliku konfiguracyjnego i to wszystko też powinno sobie działać. Dobrze, zapiszę mój plik konfiguracyjny.
I teraz pytanie, to sobie zamknę, i teraz pytanie, co z nim sobie dalej należy zrobić, tak? Mamy go, tak jak przypomnę tutaj, stworzyliśmy sobie nasz plik config z dodaniem różnych tam kamer i widoków. I teraz należy go sobie dodać do w launcherze. Tutaj mamy opcję, co omawiałem też wcześniej przy pierwszym filmiku o Flagir, że możemy tu sobie dodawać listę parametrów. I jest właśnie taki parametr config. I tu mamy właśnie load additional properties from path. Czyli tu możemy podać sobie ścieżkę do naszego pliku XML. No i to właśnie mamy, że załaduj dodatkowe jakieś tam właściwości ze ścieżki. No to weźmy sobie ten config. I tu sobie skopiujmy config, równa się i nasza ścieżka, czyli skopiuję sobie ścieżkę. To jest plik config XML. Oczywiście ta sama nazwa na naszego pliku. No i odpalmy to. I proszę bardzo. Welcome aboard. Need help. Use help tutorials. Mamy podzielony nasz ekran na dwie kamery. I obracając tutaj, no na początku zawsze są jakieś lagi, jeżeli chodzi o renderowanie. Tak, ale obracając tutaj, no, widzimy, że to jakby pracuje razem. Czasami może być to jakby denerwujące, że to pracuje razem, jeżeli chcielibyśmy tutaj osobny w ogóle widok zrobić, no ale z drugiej strony jest to też potrzebne, jeżeli rzeczywiście chcemy na przykład, no żeby ta kamera była, to obracanie na przykład głowy lewo-prawo było synchronizowane na wszystkich monitorach, to z kolei jest też potrzebne, jeżeli tak byśmy wyświetlili sobie jeden wielki obraz na trzech monitorach. No ale tu mamy taką właśnie, no taki przykład, co możemy sobie zrobić, jeżeli chodzi o pliki konfiguracyjne. No i tu widać właśnie trochę potęgę tego, tak? Możemy tutaj sobie zrobić to dowolnie jak chcemy, tak? Po prostu opisując to parametrami, możemy te okna sobie porobić dowolnie. Możemy na przykład sobie zrobić cztery okna, podzielić to jeszcze na horyzontalnie. Albo możemy zrobić sobie jedno duże okno, a gdzieś w rogu jakieś małe, pokazujące jakiś inny widok. Także tutaj opcji do zabawy jest sporo. No, mój przykład może nie jest jakiś super z kolei praktycznie, bo super praktyczny, bo no, pokazuje to samo, ale to właśnie jeszcze zmienię. Zobaczmy sobie, pobawmy się tym trochę jeszcze. Wejdźmy do naszego tutaj pliku config. Tu widzimy, że właśnie autosave został zmieniony, się nadpisał, ale mój plik został niezmieniony, dalej jest. I to właśnie jest ta moc dodania parametru config z naszym plikiem osobnym. Tak, na przykład obróćmy sobie głowę dla drugiej kamery minus te 45 stopni. Zobaczmy, jak to teraz będzie wyglądać. Tak, tu już launcher zapamiętał moją opcję, nie musimy tu już nic dopisywać, wystarczy dać, że chcemy lecieć. Welcome aboard. Need help. Use help tutorials. No i proszę, widzimy efekt. Może to trochę dziwnie wygląda, ale tak, tutaj widzimy, że ta prawa kamera no, jest obrócona w prawo o 45 stopni. O, znowu te lagi przy FPS-ach. Trochę skacze obraz. Tak, widzimy tą linię załamania ekranu i no, widać ten obrót głowy, tak, o 45 stopni. Dobra, zróbmy coś jeszcze może bardziej praktycznego. Mam jeszcze taką przygotowaną tutaj opcję. Tu dam sobie z powrotem na 0, bez obrotu, ale zmienimy pozycję kamery. Zmienimy po osi Z. Po osi Z, czyli jakby w dal, w głąb ekranu, albo w drugą stronę, jakby na zewnątrz ekranu, po osi Z. Tak, ustawię sobie oś Z na 100 na przykład i uruchommy sobie jeszcze raz. Zobaczmy, co się stanie. I proszę bardzo. Welcome aboard. Need help. Use help tutorials. Tak to się prezentuje, tak? Czyli jakby nasza kamera, która była gdzieś w kokpicie początkowo, została przesunięta po osi Z, czyli do tyłu, i po prostu mamy w ten sposób na przykład widok zewnętrzny ustawiony. I może jest to teraz bardziej praktyczne, gdzie widzimy sobie po lewej stronie kokpit. Po prawej stronie widzimy sobie widok zewnętrzny i w sumie jak zmienię kamerę,
tak, to zawsze jakby działa tak samo, że tu jest ta domyślna kamera po lewej stronie, ten helikopter view, a tutaj po prawej też jest ten helikopter view, ale z kolei jeszcze przesunięty dodatkowo o tam 100 jednostek. I to samo się tyczy, no, już każdego innego widoku, tak? Tak jest po lewej widok z wieży, to tu się wysunąłem z tej wieży i widzę wieżę. No i tak to wygląda. Także można się tutaj trochę pobawić, trochę konfigurować. No i to jest właśnie też, no jakby, no siła tego symulatora. I z jednej strony może minus, rzeczywiście nie możemy sobie tego wyklikiwać, ale jeżeli wiemy, co robić, gdzie szukać, jak konfigurować te XML-e, to możemy zrobić naprawdę dużo fajnych rzeczy i sobie ten symulator dostosować pod siebie. Jest to bardzo mocno konfigurowalne, a to właśnie ze względu, że jest to projekt open source, więc wszystkie te pliki, ustawienia, konfiguracje, niemalże wszystkiego chyba są tutaj podane w tych plikach XML i możemy naprawdę zmieniać bardzo dużo rzeczy. Także na przykład jeszcze tutaj pokażę Wam taką też na przykład ciekawostkę, jak zmienić sobie, a tu wyjdę katalog wyżej. Tak, jeżeli jesteśmy w katalogu, gdzie jest gra zainstalowana, w zasadzie tak, oprócz tutaj tego pliku defaults XML, gdzie jest jakby całościowo podana cała konfiguracja, mamy jeszcze przeróżne katalogi, gdzie też znajduje się, no, znajdują się pliki XML z konfiguracją. Na przykład jak wejdziemy sobie do GUI, mamy tu też, o, na przykład konfigurację menu. Tak, to widzimy, jak jest skonfigurowane całe menu. Tak, mamy pierwsze menu jako plik. Później mamy tak pod menu jako reset. Załaduj tam nagrany lot, zapisz nagrany lot, zrób zrzut ekranu, wskazanie katalogu i tak dalej. Tak, także tutaj jest cała na przykład konfiguracja menu, więc w zasadzie moglibyśmy też dodać sobie na przykład własny item z menu w ten sposób, po prostu dodając tutaj gdzieś, gdzie chcemy naszą nową pozycję z menu. Oczywiście trzeba by to też jeszcze jakoś obsłużyć jakąś komendą, jak tutaj mamy command. Można też tu wywoływać jakiś JavaScript, no trzeba trochę już wiedzieć, jak to zrobić, ale tu naprawdę no, opcji konfiguracyjnych jest od groma. I na przykład zróbmy sobie coś takiego tutaj, wejdźmy sobie w style tego GUI i tu mamy, powiększę to trochę, mamy dwa pliki ze stylami, tak, to jest ten pierwszy, to jest domyślny styl dla GUI, a tam w opcjach debugowania można sobie styl zmienić i można sobie podczepić taki styl, także nawet tutaj w menu moglibyśmy sobie dodać na przykład opcję gdzieś w menu, która by nam włączała zupełnie inny, trzeci styl, który byśmy sobie stworzyli od zera. No ale ja na przykład na szybko pokażę tutaj edycję tego stylu domyślnego. Tutaj oczywiście też warto zrobić sobie kopię tego pliku, jeżeli tutaj chcemy się tym bawić, żeby też nie stracić oryginału. Tak, i tutaj zobaczymy, że mamy pewne opcje dla stylu. Mamy na przykład, możemy tutaj ustawić sobie czcionki dla różnych tutaj no, elementów GUI. Ogólna czcionka, czcionka na takim tym screenie powitalnym i tak dalej. Na przykład wielkość to jest też tej czcionki, jaka to ma być czcionka, jej nazwa i tak dalej. I na przykład dalej mamy kolory. Na przykład mamy kolor tła całego GUI, kolor tekstu i tak dalej, przeróżne tam na przyciskach, na przykład przyciski, kolor przycisków, no wszystko możemy właśnie pozmieniać. Także całe GUI może wyglądać zupełnie inaczej. Ja na przykład dla tutaj podam, zmienię sobie tylko jeden parametr, na przykład dla background, czyli dla tła, ustawię przezroczystość, tak, czyli zmienię tutaj przezroczystość, ok, może jeszcze o co chodzi, tak, przezroczystość mamy od 0,0 do 1,0, tak, czyli taki przedział. 0,0 oznacza, że GUI będzie całkowicie przezroczyste. 1,0 oznacza, że GUI no, jest stałe, w ogóle nie jest przezroczyste.
I na przykład 0,5 to jest jakby połowa, tak, przezroczystości, tak, jakby 50%, inaczej mówiąc. No oczywiście mamy też kolorki RGB, czyli możemy sobie ustawić też kolorik dla GUI. A ja tylko ruszę sobie tą alfa, przezroczystość, dam na przykład 0,65. OK, save as root. Pach. Zapisało i uruchommy sobie symulator. Tutaj to zmieniłem bezpośrednio w pliku tym domyślnym, bez nadpisywania, ale tak na szybko, żeby też pokazać, że możemy sobie no tutaj konfigurować dowolnie cały wręcz symulator. I proszę bardzo, widzimy, że GUI jest przezroczyste, tak, tutaj to widać na śmigle bardziej. No i tak samo oczywiście każde okno też jest przezroczyste, po prostu całe GUI, tak, nadałem mu tło przezroczyste. I widzimy, jak to wygląda. I w zasadzie moglibyśmy tu zmienić wszystko, i kolory, i tych tekstów, i tych inputów tutaj. No, można sobie ustalić cały styl po prostu dla GUI. Tak, także tutaj no, widzimy, tak jak mówiłem już wcześniej, tą właśnie potęgę jakby open source, gdzie możemy, tak, otwartego kodu, gdzie nic nie jest przed nami ukryte, możemy po prostu wszystko zmieniać, konfigurować. No tutaj już jest bardziej to zaawansowane, trzeba wiedzieć, co robić. Trzeba się trochę na tym znać, trzeba trochę poczytać dokumentacji, co nie zawsze jest łatwe, ale tak po trochu coś tam kombinując, można też porównywać efekty i widzieć mniej więcej wtedy, co się zmienia, i po prostu tak czasami też i metodą prób i błędów możemy sobie tutaj bardzo dużo rzeczy skonfigurować. Dobra, także jeszcze tak w gwoli przypomnienia. Pamiętajmy, żeby tworzyć najlepiej własne pliki konfiguracyjne, gdzie dodajemy tylko to, co chcemy pozmieniać. Mamy wtedy pewność, że przy autosave'ie, tak, tutaj nie zostanie nasz plik, nie zostanie nasz plik config, nie zostanie podmieniony, zamieniony w żaden sposób. I oczywiście tutaj w launcherze musimy sobie podać konfigurację. Myślnik, myślnik, config równa się i ścieżka razem z naszym plikiem, z której właśnie launcher załaduje też dodatkowo naszą konfigurację i wprowadzi ją do właśnie Flight Geara. Czyli w ten sposób tutaj odbywa się to tak, że najpierw zaczytywana jest konfiguracja z pliku defaults XML, później dodawana jest konfiguracja z autosave'a i na końcu jest wprowadzana nasza konfiguracja. Także jeżeli nasza konfiguracja też by przysłaniała inne opcje, tak, na przykład byśmy zmieniali opcje, które już istnieją w autosave'ie albo w pliku defaults, to oczywiście użyta by była nasza konfiguracja ostatecznie. Także tu jest najlepsza metoda na właśnie wprowadzanie własnych modyfikacji do konfiguracji symulatora. Także to tyle w tym odcinku i miłej zabawy w konfigurowaniu. Cześć Wam!